Trwa nabór wniosków o świadczenie 500 plus na nowonarodzone dzieci. Od 1 stycznia wpłynęło ich prawie 28 tysięcy. Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko mają 3 miesiące na złożenie wniosku o środki z programu Rodzina 500+. Jeżeli zrobią to w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Dla przykładu, jeśli dziecko urodziło się w grudniu, a wniosek został złożony w styczniu, to pieniądze przyjdą również za grudzień. Nabór wniosków na kolejny okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku będzie można składać od 1 lutego. To ważna informacja dla tych rodziców, którzy już korzystają z programu 500+. Podpowiedź także dla rodziców, którzy wniosek na nowo narodzone dziecko będą składali w lutym, by jednocześnie złożyli dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe. Ten trwający do 31 maja 2022 roku i na okres trwający od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja, ale roku 2023. Wnioski o przyznanie 500 Plus można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych, Bankowość Elektroniczną i Portal Empatia. Środki z programu będą wypłacane tylko w jeden sposób, na wskazany numer konta bankowego.